Czy on Ciebie kocha? Witam serdecznie, kochani Państwo, na wróżbach z kart Lenormanda i Tarota. Zapraszam Was na orakel miłości, czyli wróżbę miłosną w przetłumaczeniu. I zobaczymy, co dzisiaj w dwóch grupach wyjdzie. Oczywiście mam pierwszą grupę. Karty Lenormanda, taka talia, kochani. Nowoczesna talia kart Lenormanda i mamy tutaj przedmiot, kamień z napisem love, czyli miłość. Mam również drugą grupę, karty Tarota, ta talia. I do tego przedmiot, jeśli Wam to pomoże, kamień z aniołkiem czerwonym. Wybierzcie sobie talię lub przedmiot. Zapraszam również do oglądnięcia całej wróżby, ponieważ jak zwykle może się coś z tych dwóch różnorakich talii Lenormanda i Tarota coś uzupełnić, tak? Oczywiście proszę Was, przepraszam, proszę Was o subskrypcję, o lajki, o komentarze. Komentujcie, komentujcie, piszcie, wysyłajcie mi Wasze wiadomości, wysyłajcie mi Waszą energię. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam, jakie wróżby robię, jakie są pakiety wróżb i jakie są warunki. Oczywiście zapraszam Was serdecznie na wróżby indywidualne. I zaczynamy. Mam nadzieję, że już grupy wybraliście, więc zaczynamy od grupy pierwszej. Tarota teraz odłożę. Grupa pierwsza, karty Lenormanda. Czy on Ciebie kocha? Czy on Ciebie kocha? Czy on Ciebie kocha? Czy on kocha? Labirynt, lilie, słońce, kotwica. Kotwica mówi już, że rzeczywiście on szuka coś stabilnego, szuka partnera lub partnerki lub widzi Ciebie konkretnie, ponieważ wróżba jest o Tobie i o nim. Szuka partnerki na stałą relację i widzi w Tobie taką partnerkę na stałą relację, stały związek, ale są jakieś tutaj komplikacje u Was, problemy. Nie widzicie wyjścia z jakichś zawiłych sytuacji, tak? Są w tej chwili jakieś komplikacje, ale on pragnie pojednania, symbiozy, harmonii, balansu, pragnie się pogodzić, pragnie znowu, by była nastała tutaj dobra komunikacja między Wami, być może intymność, piękny seks, rodzinna atmosfera. Podobasz mu się jako kobieta i pragnie oczywiście miłości gorącej, cudownej, pożądania. Także tutaj pragnie gorącego uczucia, gorącej romantyczności, tak? Ale najpierw czeka tutaj Was zadanie, by wyjść z tych komplikacji, z tych zawiłych sytuacji i się pogodzić, mieć balans, harmonię i wtedy może dojść rzeczywiście do wielkiej, gorącej, rozżarzonej wręcz miłości, a co za tym idzie? Tutaj do stabilizacji, kochani, że on zarzuci kotwicę właśnie u Ciebie i będzie chciał zostać. Także pytanie, czy on Ciebie kocha? Tak, jest tutaj potencjał na miłość, jest potencjał na stabilny związek, jest potencjał na piękną intymność, ale jeszcze jest dużo do zrobienia i przepracowania. I musicie pokonać te wszystkie komplikacje. Dziękuję serdecznie pierwszej grupie, ale na pewno uczucia gorące on ma. Jest tutaj szansa na piękną relację miłosną.
Zapraszam grupę drugą lub zostańcie po prostu z nami, grupa pierwsza, i wysłuchajcie, co powiedzą na ten temat karty Tarota. Czy on kocha? Czy on kocha? Dwie buławy, trzy miecze, cztery buławy i słońce znowu mamy, czyli to samo co w kartach Lenormanda, karta słońca. Czyli tak, on kocha, jest tutaj potencjał wielki na rozwinięcie się miłości u niego, żarzącej, pięknej. Podjął decyzję, znaczy chce podjąć decyzję, iść w Twoim kierunku, w Twoją stronę, tylko jeszcze się waha, boryka, zastanawia. Cierpi tutaj z miłości, że są jakieś u Was komplikacje, problemy, tak? To samo, co w pierwszej grupie. Są u Was jakieś w tej chwili niewyjaśnione sprawy, nie wiem, czy zerwanie kontaktu, czy brak kontaktów, spotkań. I tutaj on z tego powodu cierpi, tak? Cierpi, ma rozdarte wręcz serce. I czwórka buław mówi, że będzie chciał on tutaj zaprosić Ciebie, znowu stworzyć, byście się radowali, nie wiem, taniec, muzyka, śpiew, radość, jakaś uroczystość razem, gdzieś zaprosić Ciebie na tańce, czy na jakieś radosne spotkanie, by znowu odbudować tą relację tutaj lekko, tak pięknie, żeby była znowu radość, lekkość i żeby zbudować tu coś stabilnego. Cztery buławy jak cztery ściany, czyli chciałby odbudować tutaj coś rzeczywiście stabilnego z Tobą, by ta miłość, która jest tutaj potencjałem na pewno ukrytym, się rozwinęła, żeby była gorąca, piękna, żeby były pozytywne emocje, uczucia, tak? No, żeby był piękny seks. Słońce mówi tak, on jest w pewien sposób zakochany i ta miłość może się rzeczywiście tutaj w dobrym kierunku rozwinąć i on będzie tutaj robił jakieś kroki, ale na razie jeszcze jest pasywność, zastanawianie się, ale będzie chciał tutaj robić jakieś kroki, jak wyjdzie tutaj z tego bólu serca, z tej opresji, tak? Dziękuję serdecznie grupie drugiej. I kochani, zapraszam Was oczywiście codziennie na mój kanał, na rozmaite wróżby. Do usłyszenia już wkrótce.